Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj ponownie dietetyk Agnieszka Kisielewska-Żoławnik. Dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie bardzo poważnym, jakim są zaburzenia odżywiania. Agnieszko, powiedz, jaki rodzaj zaburzenia odżywiania wyróżniamy obecnie? Jakie rodzaje? Jest kilka. Tak, mamy tutaj do czynienia w zasadzie ze złożonością problemu. Tak, tutaj jest to problem dosyć taki trudny, tak, ponieważ tych zaburzeń jest bardzo wiele. Ja tutaj w literaturze, jeżeli chodzi o psychologię, odkryłam nawet 16 przypadków. Najpowszechniejsze w zasadzie, z którymi my się tutaj stykamy i słyszymy, to jest przede wszystkim anoreksja nerwosa, bulimia. To są te dwa największe. Większe, ale możemy mówić o ortoreksji, możemy mówić o takim selektywnym spożyciu żywności, czyli konkretnie wybierane przez nas produkty. Możemy mówić o takiej bigoreksji, czyli tutaj dotyka bardziej kulturystów. Możemy mówić o drunkoreksji, to jest z kolei nadużywanie alkoholu, zastępowanie go właśnie tutaj odwrotnie, zastępowanie produktów spożywczych alkoholu. Możemy mówić o wielu nocnych szperaczach, tak, to też jest zaburzenie odżywiania. Możemy mówić tutaj o wielu, wielu różnych kompulsywnych zachowaniach, także naprawdę problem jest złożony, jest bardzo skomplikowany i myślę, że no wart uwagi i zastanowienia się i tutaj no wyodrębnienia konkretnie diagnozy, tak żeby pomóc takiej osobie. Mhm. To powiedzmy może sobie o tych najpowszechniejszych przypadkach zaburzeń, na czym one polegają? Teoretycznie pewnie sporo osób wie, ale może warto też sobie przypomnieć. Myślę, że tak. Zacznijmy od w ogóle anoreksji, bo to jest najczęstsza, najbardziej powszechna choroba, która się pojawia tutaj, szczególnie w młodym okresie, w okresie adolescencji. Właśnie tutaj badania, obserwacje dowodzą, że chorują na nie najczęściej dziewczęta. Dziewczęta w okresie wzrastania, wtedy, kiedy właśnie zaczynają przybierać na wadze, kiedy pojawia się tutaj miesiączka u nich, kiedy pojawiają się krągłości, no one nie akceptują swojego ciała, mimo tego, że bardzo często te dziewczyny nie mają w ogóle nadwagi, nie mają otyłości, natomiast faktycznie no, pojawia się kobieca sylwetka i tutaj nie są w stanie jej zaakceptować, no i zaczynają po prostu stosować różnego rodzaju diety. Te diety oczywiście przeradzają się już później w takie bardzo, w zasadzie drastyczne, tak, i takie zasadnicze podejście do tego tematu, w sensie takim, że no, nie wiedzą, kiedy przestać, tak, i kiedy powiedzieć stop, wyniszczają swoje ciało. Jak sama tutaj nazwa anoreksja nerwosa mówi, to jest jadłostręt psychiczny, więc te osoby bardzo często, te kobietki nie mają po prostu apetytu, a jeżeli nawet pojawia się u nich łaknienie, wypierają go, to łaknienie ze swojej głowy, ze swojego ciała, ze swojego umysłu. No i w zasadzie chcą, tutaj skupiają się na tym, żeby mieć kontrolę nad tym apetytem, więc same po prostu świadomie głodzą swoje ciało, głodzą swój umysł, nie jedząc, tak, nie używając w ogóle pokarmów, tak. No tutaj moje pacjentki, ale też w zasadzie w książkach spotykałam się też w literaturze z przypadkami, gdzie takie kobiety potrafiły przyjmować 300-200 kalorii dziennie i funkcjonowały, tak, funkcjonowały przez ileś miesięcy, lat nawet swojego życia. Oczywiście jest to bardzo bardzo w zasadzie no, wyniszczające dla ich organizmu. Przede wszystkim tracą miesiączkę, przede wszystkim no, pozbywają się w zasadzie pięknych często włosów, tak, bo tutaj te włosy wypadają. One tutaj nie dostarczają wszystkich składników odżywczych, więc tutaj i ogromne awitaminozy, brak składników mineralnych, już nie mówiąc o podstawowych tutaj makroskładnikach, takimi jak białko, tłuszcze czy węglowodany. Także straszna niska odporność, więc częste choroby, no w zasadzie wszelkiego rodzaju infekcje, no i oczywiście brak koncentracji, później brak uwagi, no i niestety spadek tutaj wyników badań, tak, pogorszenie morfologii
I to doprowadza oczywiście do ogromnych skutków dalszych zdrowotnych, innych chorób metabolicznych, które w tym organizmie mogą się pojawić. Mogą tutaj zatrzymać się nerki, a nawet może dojść do zgonu wskutek na przykład zaburzeń elektrolitowych, tak, i zatrzymania akcji serca. Także jest to bardzo niebezpieczna choroba, już nie mówiąc o takim też wyniszczeniu psychologicznym, od sfery psychicznej, tutaj od tej strony ośrodkowego układu nerwowego, bo to jest taka, to jest zaburzenie psychiczne, nie tutaj inaczej tego nie można określić. Często ludzie mylą, że dotyczy to tylko sfery jedzenia, że dotyczy to tylko sfery po prostu naszego odżywiania. Nic bardziej mylnego. Jest to przede wszystkim zaburzenie psychiczne, które tutaj w zasadzie powinno się leczyć i leczy się w gabinecie psychiatry, psychologa w formie psychoterapii, czy w ogóle zespołu interdyscyplinarnego, bo tutaj możemy śmiało powiedzieć, że mamy specjalne ośrodki, w których leczymy takie dziewczyny i wtedy zespół lekarza, tak, endokrynologa, właśnie psychiatry, dietetyka skupia całą uwagę na tym, żeby pomóc tej dziewczynie, żeby ją wyprowadzić z tej choroby. A też jeszcze dodam, że to wyprowadzenie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne i w zasadzie chyba wręcz niemożliwe. Mhm. Mówisz tutaj o dziewczynach, ale zdarza się, że to dotyka też chłopców? Tak, zdarza się. Ja osobiście miałam kilka takich przypadków w swoim gabinecie przez te 20 lat swojej pracy, natomiast mogę je policzyć na palcach u jednej ręki. Tak, także zdecydowanie jednak dziewczęta tutaj, tak, przodują. I jeszcze powinnam jeszcze dodać, że to też nasilenie choroby związane też jest z porą roku. Częściej możemy właśnie spotkać tutaj te symptomy i takie zacieśnienie tej choroby w okresie jesieni i w okresie wczesnej wiosny. Wtedy, kiedy zmieniamy ubranie, kiedy trzeba się rozebrać, kiedy trzeba wejść w kolejny etap jakiegoś swojego życia, bądź na jesieni, kiedy niestety dopada nas ta chandra, ten taki stan depresyjny, wtedy niestety też nasila się tutaj anoreksja i te wszystkie objawy, które się wraz z nią tutaj pojawiają. Tutaj mówisz o zaburzeniu pewnym psychicznym. Czy to oznacza, że te osoby nie widzą siebie takimi, jakimi są? Nie wiem, w lustrze tak, nadal widzą się jako tak, otyłe? Tak, to jest typowy zaburzony obraz postrzegania własnego ciała. Te dziewczyny często ważą 39, 35 kilo, 40 przy wzroście 1,60 m, 1,70 m i one cały czas widzą siebie jako grube istotki, nie akceptują tego ciała, chcą je zakrywać, bardzo często noszą właśnie szerokie, duże, obfite, obszerne ubrania, tak żeby maskować, ale nie maskować chudość, tylko żeby zamaskować fałdkę, która gdzieś tam się utworzyła na brzuszku, tak, w momencie, kiedy one gdzieś tam usiadły na krześle. Także jest to ciągłe zaburzone postrzeganie własnego ciała. One ciągle mają wrażenie, że są grube, że muszą schudnąć, a że jak będą jadły cokolwiek, no to będą tyły. Także świadomie ograniczają tutaj te metody ograniczania tutaj kalorii, są naprawdę przerażające czasami, tak? Te dziewczyny potrafią właśnie godzinami na przykład ssać plaster pomarańczy czy plaster grejpfruta, bo to jest bardzo mało kalorii, troszeczkę cukru, tak? Natomiast no, żeby nie zjadać go na raz w całości, to po prostu porcjami sobie tutaj dozują tą dawkę jedzenia, potrafią upychać jedzenie w poduszki, potrafią chować jedzenie do plecaków, tak, gdzieś obiady, nie kanapki, tylko całe obiady potrafią przemycać przed rodzicami, przed dziadkami, tak, żeby nikt się nie zorientował. Potrafią ssać waciki kosmetyczne, połykać te waciki kosmetyczne, bo to też jest przecież zero kalorii, tak, więc tutaj te pomysły, no niestety też płyną z internetu, może nie powinnam o tym wspominać, ale mamy wszelkiego rodzaju strony, które edukują te dziewczyny właśnie w jaki sposób, tak zwane motylki, w jaki sposób sobie radzić, w jaki sposób tutaj funkcjonować i przetrwać, nie tyjąc, tak, a jeszcze gubiąc kilogramy. Powiedzmy jeszcze o bulimii, na czym to zaburzenie polega? Tutaj z kolei zazwyczaj mamy obraz kobiety już, nawet nie dziewczyny, tylko kobiety, która zazwyczaj jest właśnie już kobietą dojrzałą, która ma fajnie ugruntowane stanowisko i zawodowe, i tą pozycję rodzinną. W zasadzie można by było powiedzieć, że z boku patrząc na nią nic jej
nie potrzeba więcej, tak? Ma świetną figurę, bo zazwyczaj są to osoby, które mają prawidłową masę ciała, bądź lekką nadwagę. No natomiast coś tam się złego dzieje w ich umysłach i zazwyczaj ta kobieta, no właśnie, kompulsywnie się objada, potrafi w ciągu takiej jednej sesji przyjąć kilka tysięcy kalorii, tak? Czyli to, co dla nas normalnie wydaje się to wręcz niemożliwe, żeby zjeść 3 bochenki chleba, tak? Popić to gorącą czekoladą, tak? I gdzieś tam jeszcze dojeść kawałek pizzy. Dla nas normalnie byłoby to za dużo i kończyłoby się to ogromną niestrawnością. I one oczywiście też źle się z tym czują, ponieważ jak się tak najedzą, mają ogromne poczucie winy, wyrzuty sumienia, no i chcą wydalić z siebie te kalorie, które przed chwilą spożyły. No i najczęstszym sposobem jest właśnie tutaj prowokacja wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających, różnego rodzaju herbatek, tak, tutaj z senesem, skruszoną, tak, żeby jak najszybciej wydalić tutaj tą całą energię, którą spożyły z pożywieniem. Niektóre dziewczyny stosują również, ale to te bardziej młodsze właśnie, stosują intensywny wysiłek fizyczny w takim momencie, więc idą biegać na przykład kilkanaście kilometrów, tak, czy wchodzą gdzieś tam do pływalni i pływają tak przez 2-3 godziny, tak, żeby jak najwięcej tej energii po prostu spalić. Też jest to zaburzenie psychiczne. Trzeba je leczyć w bardzo podobny sposób, jak tutaj wspomniałam przy anoreksji. Natomiast chyba jest troszeczkę mniej wyniszczające dla organizmu, jeżeli w ogóle możemy porównywać, tak? Bo tutaj też to, że taka dziewczyna, kobieta prowokuje wymioty, no to oczywiście nie zostaje to bez śladu na jej zębach, tak? Niszczy bardzo szkliwo, ponieważ ta cofająca się treść pokarmowa nawet kilka razy dziennie, bo potrafią takie sesje robić po każdym posiłku, więc cofająca się treść pokarmowa kwaśna, no niszczy bardzo śluzówkę też i całego przełyku i gardła, doprowadza do stanów zapalnych tutaj błony śluzowej, do ślinianek, tak, te ślinianki też pozostają w stanie zapalnym. No już nie mówiąc o tym, że też doprowadza do awitaminoz, bo to co zjada, no to też te niedobory się gdzieś tam za jakiś czas pojawiają. No i te ciągłe zmęczenie organizmu, tak, bo ona też o niczym innym nie myśli, tylko jak tu się najeść, zjeść, odreagować jakiś zły moment w jej życiu, jakąś złą chwilę, czy pocieszyć się, czy uradować, bo to też może być forma nagrody, jedzenie i w ten sposób, no niestety za chwilę to wydalić, tak, więc to jest taka ciągła walka, tak, najeść się, wydalić i ciężko to koło zatrzymać, bo w zasadzie też ciężko rozpoznać tą bulimię. Nikt z zewnątrz w zasadzie nie wie, co się dzieje za drzwiami toalety i to już naprawdę najbliżsi członkowie rodziny, jak są faktycznie zainteresowani daną osobą, potrafią wyłapać tą chorobę. Ale bardzo często wiele lat trwa taka bulimia nierozpoznana i nawet przez najbliższą rodzinę. Więc jest to taka też troszeczkę pułapka, że potrafi taka osoba, taka kobieta, no chorować wiele lat i nikt o tym nie wie. Mm-hmm. A powiedz, w którym momencie kończy się dbałość o sylwetkę poprzez ograniczenie ilości spożywanych kalorii, a kiedy jest to już zaburzenie odżywiania? Jak to rozpoznać? Tutaj pod lupę musimy wziąć właśnie młode dziewczyny. Ja też zawsze tłumaczę rodzicom, będąc na różnych pogadankach w szkołach, szczególnie czy tutaj w jakichś różnych stowarzyszeniach, tłumaczę, że jeżeli nasza córka, najczęściej córka, ale to też może być syn, daje mi znać sygnał, że ja chcę się odchudzać, bo ja czuję się gruby, to znaczy, że trzeba tej osobie pomóc. Nie można powiedzieć, wyglądasz świetnie, co ty w ogóle opowiadasz, albo tak? wyrośniesz z tego, tak, albo kobieta musi mieć krągłości, no nie wolno w ten sposób zareagować. Przede wszystkim trzeba tą młodą istotę wyedukować, bo przecież z całym szacunkiem, ale no dziewczyna, która ma lat 13-12, no tej wiedzy żywieniowej, dietetycznej ona nie ma dłużej, prawda? No mamy w szkołach programie nauczania tutaj oczywiście odżywienie człowieka, ale no jest to szczątkowe, tak, no ja musiałam się jednak edukować kilka lat na studiach, natomiast no absolutnie nie odbieram też chęci poznawania tej wiedzy przez te dziewczyny i one szukają, oczywiście zaczynają od tak zwanych modnych diet, choćby od takiej kopenhaskiej, o której rozmawiałyśmy jakiś czas temu, no i tu się zaczyna, tak, bo ta dziewczyna
bardzo szybko reaguje na dietę, tak? To jest tak, że ona w zasadzie momentalnie gubi kilogramy, bardzo często nie mając jeszcze nadwagi, tylko po prostu będąc w jakimś tam wyższym wskaźniku body mass index i okazuje się, że za chwilę wpada w niedowagę. Więc tutaj przede wszystkim nas, rola jako rodziców jest taka, że powinniśmy zwrócić uwagę i ta czerwona lampka powinna nam się zapalić, jeżeli słyszymy, że dziecko chce się odchudzać. Co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim, jeżeli sami nie posiadamy tutaj zdrowych nawyków żywieniowych, jeżeli sami nie wiemy, w jaki sposób mamy odżywiać to nasze dziecko, żeby właśnie no, poczuło się lekko, bo to głównie też przecież o to chodzi, bo nie ma nadwagi, to trzeba w takim razie zaprowadzić je do specjalisty. To może być zwykły lekarz rodzinny, można poprosić o pomoc, o edukację tutaj od takiej strony pielęgniarskiej nawet. Możemy pójść do dietetyka, jeżeli mamy pieniążki na tą komercję, albo no, skorzystać naprawdę tutaj z wykwalifikowanej kadry, nawet psychodietetyka, tak? Bo być może właśnie problem jest inny, być może ten czynnik wyzwalający to schorzenie może się okazać jakimś takim właśnie gwoździem, który no, po prostu no, no, rozwinie tą chorobę. Więc tutaj musi być zawsze ta czerwona lampka. I tak samo z bulimią. Jeżeli, no mówię, tutaj troszeczkę podnosimy ten wiek, chociaż też znam bardzo wiele przypadków, gdzie młode dziewczyny chorują na bulimię. Natomiast jeżeli zdarzy się, że koleżanka, nasza przyjaciółka, tak, mówi nam, że słuchaj, no ja muszę się zacząć odchudzać, bo już mam dość, tak, już jestem taka gruba, muszę coś z tym zrobić i odchudzam się i zobacz, nic to nie działa i stosuję taką dietę i taką, to też wypadałoby podpytać, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy, tak? Być może wsparcia, przede wszystkim wsparcia, bo przecież ta kobieta ma w głowie te zdrowe zasady, zdrowe nawyki i bardziej potrzeba nam rozmowy i tego kontaktu interpersonalnego z nią, żeby ją po prostu wesprzeć, tak? Bo pewnie, najprawdopodobniej, a najczęściej właśnie ma jakiś inny kłopot, który rzutuje później właśnie tym kompulsywnym objadaniem. A powiedz, co może wpłynąć na powstanie takiego zaburzenia, oprócz chęci schudnięcia, bo przecież nie zawsze od tego się zaczyna? Kłopoty. Najczęściej są to kłopoty rodzinne, kłopoty zawodowe. Najczęściej jest to właśnie jakiś rozwód, najczęściej jest to jakieś rozstanie z partnerem bądź partnerką. Najczęściej to też może być po prostu trauma po śmierci bliskiej osoby. Może być to jakieś niepowodzenie życiowe. Mogą być to narodziny członka nowej rodziny, czyli tutaj rodzeństwo po prostu akceptuje, kocha oczywiście nowe maleństwo, ale gdzieś tam jest to taki wyzwalacz do kłopotów, które się w życiu gdzieś tam danej osoby pojawiają. Może być to niepowodzenie w szkole, może być to po prostu zwykła uwaga kolegi, który zwrócił koleżance uwagę, ale ty masz grube nogi, tak? Albo ale ty masz gruby brzuch, tak? Albo ale przestań jeść, bo już za dużo jesz i będziesz jeszcze grubsze, tak? I to jest dla nas, dla takiej osoby przede wszystkim no, ten wyzwalacz, tak? Dla jednej osoby będzie to po prostu właśnie zwykła błahostka, przejdzie dalej do porządku dziennego i pomyśli sobie, że nie ma ochoty na to osądzanie, tak, na ten osąd, natomiast dla kogoś będzie to po prostu, no, zawalenie się świata, tak, i taka młoda dziewczyna, no, zaczyna wtedy walkę ze swoim ciałem i później nie wie, kiedy przestać. Ona myśli, że ona ma cały czas kontrolę. Najczęściej właśnie anorektyczkami są osoby, które są to dziewczyny bardzo mądre, są to dziewczyny bardzo zdolne, ale przede wszystkim dziewczyny bardzo pracowite. Tutaj taka informacja dla rodziców, że najczęściej właśnie bagatelizujemy problem, ponieważ dziewczyna pilnie się uczy. Idziemy na zebranie do szkoły, wychowawczyni ją wychwala, bo przecież nie ma żadnych problemów wychowawczych, jest to naprawdę super fajna dziewczyna, ale no piątkowa, szóstkowa, natomiast my tutaj właśnie najczęściej przegapiamy ten moment. Wydaje nam się, że jesteśmy dumni, tak, rodzic no, pęka z dumy, bo fajne oceny, natomiast no tutaj zaczyna się powoli pojawiać problem, bo taka dziewczyna zaczyna się zamykać sama w sobie. Nie chce tych kontaktów z rówieśnikami, dla niej najważniejsze są właśnie oceny, wyniki w nauce, ponieważ ona w ten sposób pokazuje, że ma nad wszystkim kontrolę i ze wszystkim sobie poradzi. Ona świetnie też potrafi utrzymać porządek w pokoju, wokół siebie, tak, ona świetnie potrafi też przygotować potrawę i tu też właśnie jest też podpowiedź, bo często anorektyczki gotują, spędzają nawet no, kilka godzin w tej kuchni, ale gotują nie dla siebie. Gotują dla członków rodziny i w ten sposób próbują tak jakby zamaskować swoją chorobę. My jako rodzice
cieszymy się, no bo dziecko w kuchni, dziecko przy jedzeniu, więc no mamy wrażenie, że proces zdrowienia został uruchomiony. Natomiast jest to nic bardziej mylnego. Ona będzie oszukiwała, że gotując podjadała, jadła i często postawi oczywiście gotowe danie na stół, ale sama go nie będzie konsumować. Wspomniałaś już troszeczkę o tym, ale może jeszcze tak podsumujmy. Załóżmy, że rodzice przegapią ten pierwszy moment, kiedy można jeszcze zareagować w miarę szybko i już dziecko wpadło w te sidła uzależnienia. Co wtedy należy zrobić? Na pewno należy udać się do specjalisty, tak? No u nas w Polsce najłatwiej to będzie tutaj właśnie dostać skierowanie do psychiatry i w tym kierunku podążać. No cieszy mnie to, bo coraz częściej mamy łatwiejszy dostęp, tak? Tutaj do tej psychiatrii dziecięcej i po tym COVID-zie faktycznie troszeczkę powoli raczkuje ta psychiatria i się tutaj nam łatwiej poruszać w tym świecie. Ale natomiast jednocześnie więcej dzieciaków ma problem. Jest więcej, właśnie, jest większe obłożenie, tak? Więc tutaj faktycznie jest to jakiś taki mały kłopot systemowy, bardziej bym to określiła. Natomiast jeżeli faktycznie chcemy pomóc dziecku, na pewno nie możemy zostawić go samemu sobie. Trzeba skonsultować tutaj dalsze leczenie, oczywiście z lekarzem rodzinnym, bo musimy wykonywać również badania kontrolne, szczególnie morfologię, no i inne parametry, które tutaj lekarz określi. To jest pierwszy krok. Kolejny krok to jest właśnie udział w psychoterapii, tak? Też najczęściej trzeba tak, nie lubię tego słowa, ale no najczęściej się go używa w literaturze, przepracować dany problem, który się pojawił na drodze naszego dziecka, naszej dziewczyny bądź syna. I tutaj kolejny krok to jest wizyta u dietetyka. W zasadzie chyba już na końcu, bo później jak już my sobie tak wszystko tam w tej głowie poprzerabiamy i pracujemy z tym tutaj od takiej sfery psychicznej, no to mamy, jak to określić, żeby nie zabrzmiało kolokwialnie, wyprany trochę ten mózg, prawda? I tutaj trzeba chyba powoli nauczyć się od nowa jeść, bo taka dziewczyna ma w głowie, że no nie będzie jadła bananów, bo nie dlatego, że ich nie lubi, tylko wie, że one są wysokokaloryczne, ale wcale nie są przecież. One są najbardziej kaloryczne z owoców i tylko i wyłącznie, ale nie są, nie możemy ich porównać, nie wiem, do frytek, tak? Taka dziewczyna ma w głowie, że ona może jeść tylko i wyłącznie na przykład ciemne pieczywo, które w tym momencie będzie jej szkodziło, bo ona już najczęściej ma bardzo podrażniony żołądek, więc tutaj no naprawdę chyba od nowa, tak jakbyśmy niemowlaka, tak, uczyli wprowadzania tutaj nowych produktów, nowego jedzenia, nowych dań, to tak samo, w ten sam sposób to wszystko wygląda. Więc tutaj dietetyk jest na samym końcu, natomiast w porozumieniu tutaj oczywiście z rodzicami, bo najczęściej jest to osoba niepełnoletnia i właśnie z psychologiem, też z psychiatrą, leczymy taką osobę po prostu przez kilka miesięcy, czy kilka lat nawet, tak, bo są ośrodki oczywiście zamknięte, bo już tam już trafiają takie stany, gdzie ratujemy wymagające życie. Tak, gdzie już praktycznie kroplówkę. Tak, gdzie już ratujemy życie. I tutaj no zazwyczaj te pobyty takie prywatne, bo są prywatne placówki, no one odbywają się w takich turnusach czterotygodniowych, sześciotygodniowych. Jeżeli już stan jest taki właśnie bardzo zły takiej osoby, to też służą nam ku temu oddziały zamknięte, jeżeli chodzi o leczenie właśnie chorób psychicznych. I też wtedy taki pobyt na oddziale to jest kilka tygodni. Więc w momencie, kiedy ta dziewczyna wychodzi, to nie jest jak po operacji, tak? Ona nie jest wyleczona. Dalszy proces leczenia odbywa się po prostu w domu. No niestety kończy się to tym, że często właśnie gdzieś tam trzeba nawet rok szkoły tutaj zawalić, brzydko mówiąc, bo te osoby po prostu już no, poświęcają się wtedy leczeniu, a nie koniecznie już nauce. Bardzo często jest tak, że taka młoda dziewczyna musi niestety rezygnować z wyjazdów szkolnych, bo ona nie wie, co ona może zjeść na przykład na takim wyjeździe. Bardzo często nie chce wyjść z koleżankami na pizzę, bo wie, że musiałaby przyswoić bardzo dużo kalorii. Nie pójdzie do kina, no bo popcorn, cola, tak, więc no tutaj też nie będzie odstępować od grupy i też by musiała zamówić, no więc też jest to kłopot. Także te życie w społeczeństwie, no te kontakty stają się takie bardzo utrudnione i ona po prostu rezygnuje z tych kontaktów na rzecz tego, żeby być chudą, szczupłą, tak, w ten sposób.
Bardzo dziękuję Ci za tę niezwykle ważną rozmowę. Ja przy tej okazji chciałabym zaapelować do wszystkich rodziców, żeby jednak zwracali uwagę mocno na to, w jaki sposób dzieci się odżywiają, bo jak widać, to nie tylko może być problem nadwagi, ale i niedowagi, który jest bardzo poważny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W moim studiu gościła Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dziękuję.